od razu dziecko serdecznie to każdy zna. Sława płeć, a jednak najśmieszniejsza. Sława płeć, a jednak najmocniejsza. Cieszy, czar, styl, nasza rodzina. Sława płeć, a jednak najmocniejsza. Sława płeć, a jednak najmocniejsza. Cieszy, czar, styl, nasza rodzina. Sama autota. Znowu perem sznur, a ja parę nóg. I na twarzy dwa dorośli, ładna mi się płatnie kasa. To mniejsze niż bogactwa, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Zresztą mi, a ja to wyjdzie, zresztą mi, a to nie ma tu wyjdzie. Dzieci, dwa, trzy, tej pasa wybrany. A więc dawno, dawno, bardzo dawno temu żyła sobie piękna, młoda, przystojna i bardzo bogata kasztanka, która jednak ciągle narzekała i narzekała na swój nieszczęśliwy los. I cóż z tego, że pochodzę ze znakomitego rodu, skoro moi przodkowie wszystko rozpłynili na wyprawy krzyżowe, skąd przywieźli tylko pieprz i korzenie. Lepiej by mi było urodzić się w zwykłej nieszczęsnej rodzinie, niż być kasztelanką, która nie ma co na siebie głodu. No w krzywdze pójdę na bal doroczny na dworski bal. Starych, niemodnych ciuchach, zaiste, ja bym tu się zaczynała, by mi tylko sprawić godzinę się odziewać. A zobacz, co mam na głowie. Rączki! Rączki! Na głowie! Czyżbyś był diabłem? Do usług, piękna kobieta kasztanko. Spełnię każde twoje życzenie. Tylko podpisz ten cyrograf, a pójdziesz na bal pięknej, wytwornej szaci. Nie kuś diable! A czy ta piękna szata byłaby wyszywana perełkami? Bo to są teraz takie najmodniejsze. Perełkami? Perełkami, no dobrze, dobrze. Tylko zechcie mi dać swój paluszek, żebym go mógł nakłuć. Utoczę kropelkę krwi, którą podpiszesz, ten oto cyrobek. Chwileczkę, diabelku, chwileczkę. A czy na stare będzie srebrne pantofelki? Dostaniesz
dostaniesz. Tylko... I koniecznie coś na głowę! A co? A co? A złotą przepaskę oczywiście. Teraz tylko się nosi złote przepaski. I koniecznie z rubinami. Bo w czerwonym mi do twarzy. Z rubinami. Tak! No zgoda, niech będzie. Tylko, zejdźcie łaskawie. A czymże ja się okryję? Tak, ziąb na dworze. Przydałaby się jakaś szuba. Lisia? Oj, Lisia! No idź do diabła! Lisia teraz tylko w sobolach! O, w sobolach, w sobolach! Dobrze, zgoda! Tylko podpisz ten cyrograf. Chwileczkę, chwileczkę. A czymże ja pojadę na bal? Muszę mieć karetę! Karetę? Tak! Karetę! Zaprzężoną w 6 karych koni. Teraz się jeździ tylko po 6 pojazdach. Zgoda, zgoda. To zajdźcie mi dać swój paluszek, żebym go... To zechci go najpierw przyozdobić, a najlepiej to wszystkie paluszki, bo teraz taka moda, że się na wszystkich nosi pierścienie. I dołożyć do tego 2 diamentowe bransolety. Sobole, karety, bransolety. Wiesz to, że gdyby rzecz... Szef mi ciągle robi wymówki i że to, że nie od dawna nie stopiłem żadnej duszyczki, to... To co? Podpisz. To? Co robisz, bałwanie? Ale szefie! Szczęście zjawiam się w odpowiednim momencie. Szefie, Lucyferze, właśnie mieliśmy podpisać umowę. Popatrz, taka czysta, niewinna duszyczka. No popatrz sobie. Dziękuję ci za takie interesy. Ale... Jak go chcesz zrujnować? Ale... Z torbami na spuści? Ale ja zastąpię. Na szczęście zjawiam się w odpowiednim momencie. Po raz ostatni wypuściłem cię poza granicę piekła, ty ośle. Jak z tego wynika? Wymaganiom młodych panienek, które chcą się koniecznie nosić modnie, nawet sam diabeł nie sprosta. A pomyśleć, że tata musi. Tak jest.